W tym roku spotykamy się po raz drugi, by dyskutować o sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Tym razem w ramach projektu realizowanego w Uniwersytecie Szczecińskim o nazwie Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem konferencji jest bowiem uwrażliwienie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami we współczesnym świecie, a także ocena przyjętych regulacji prawnych i skonfrontowanie tych regulacji nie tylko z konkretnymi przypadkami, ale także, Szanowni Państwo, z rzeczywistością, z którą borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Chciałabym przede wszystkim pogratulować pomysłu na spojrzenie na problem osób z niepełnosprawnościami z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, bo uważam, że tylko i wyłącznie właśnie takie interdyscyplinarne spojrzenie na problem konferencji może tak naprawdę przynieść pozytywne efekty z punktu widzenia praktyki. Dzisiejsza konferencja dotycząca osób z niepełnosprawnościami to jest kolejna bardzo cenna inicjatywa Uniwersytetu Szczecińskiego, w której mam zaszczyt brać udział. Niepełnosprawność jest zjawiskiem wieloaspektowym, wielowątkowym i dlatego niezwykle cenne jest to, że możemy na tej konferencji przedyskutowywać tę problematykę z bardzo rozmaitych, multidyscyplinarnych punktów widzenia. To wielka radość, że jako Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a także całe środowisko lubelskie jesteśmy tutaj obecni. To także wielka radość, że właśnie takie kwestie są tutaj poruszane, które poruszają kwestie niepełnosprawności z różnych dziedzin życia społecznego. Są tutaj obecne nie tylko kwestie prawne, ale także kwestie społeczne, humanistyczne, kwestie medyczne. I to jest właśnie istotą i zaletą tej konferencji.